Hej, witajcie z tej strony Mister Bobru. Witam Was w kolejnym odcinku z gry Sniper Elite V2. Dzisiaj sobie, że tak powiem, zaatakujemy misję konwój Schönberga. Chyba tak to się czyta. Naszą misją jest właśnie, że tak powiem, założenie ładunku wybuchowego i zatrzymanie konwoju. Tam będzie jeden z tych naukowców, dr Günther Kreid. Ale te nazwiska są kapitalne. Tutaj mam mapę do konwoju. Jak to będzie wyglądało? Tutaj ustawiliśmy co trzeba. Możemy uruchomić HDR. Przepraszam, jeżeli słyszycie mocno hałasy z okna, ale cholera jest strasznie gorąco. Ja bym chyba nie wytrzymał, jakbym musiał, że tak powiem, siedzieć przy zamkniętym oknie. Dobra, poczytajmy te snajperki dokładnie. Wtedy to trochę olałem w poprzednim odcinku. Teraz wolę się do tego przyłożyć. Standardowy karabin na MRTS, dzień duży. Aha. Prosta luneta. Okej, tutaj jest większa luneta. Też powolna, ale o wiele lepsza celność. Aha, dobra, bierzemy ten taki na dalekie dystanse. Bierzemy M1911 Colta tego i tutaj miny pułapki. No i zaczynamy. Wow. Dobra, spokojniutko. Po cichutku. Oj, chyba troszkę źle zaczęliśmy. Troszkę zlamiliśmy. Oj, mocno źle zaczęliśmy. To musimy po cichu zrobić. Nie, dobra, zresetujmy to, bo to naprawdę, naprawdę beznadziejnie wyszło. Czekajcie, co my tutaj mamy? Mamy jednego ziomka, którego chyba możemy po cichu zdjąć w sumie. Czy coś my tutaj mamy? A tę butelkę albo sztabkę złota chętnie bym znalazł. Ja lubię znajdźki. Dobra. Czysto tutaj? Czysto. O, tam jest dwóch. Przydałoby nam się na tamtą stronę przedostać i ich zesnajpić, ale czy nam się to uda? Tam są, tak. Dobra, idźmy na tamtą stronę ulicy. Co tutaj za interakcja? A, schowa się za słoń. No, przybliżej ma zacnę. Dobra, połóż się. Połóż się. Dobra. To żołnierz? Żołnierz. Na dzień dobry. Ale poszło. Trochę mi się, wiecie co, nie podoba w tej grze, że tutaj często żołnierze coś tak nierealnie nas wygrywają. Nie, bo oni wystarczy, że zobaczą w naszą stronę i już strzelają. Znaczy wiem, że to łatwo zauważyć takiego snajpera, szczególnie jak on, broń Boże, się zamiast czołgać to na czucaka lata, ale cholera jasna, no, czasami trochę nierealnie mogą być. No dobra, ogólnie ta misja jest misją, którą gracz przychodzi w demo, co prawda nie całą też, ale w demo przychodził. BOOM! Ta gra jest perfidna. Dobra, chyba się pozbyliśmy wszelkiego zagrożenia. Mamy miny, pułapki i kamienie, dobra. Zaryzykujemy. I wstaniemy.
poszukajmy ten dom. Chyba w takich właśnie domach znajdzie, gdzie można znajdywać. Co my tu mamy? Fotel jakiś. Aj. Dobra, będziemy tak troszkę penetrować, nie będziemy tak penetrować na maxa. Ja wiem, że i tak tych wszystkich znajdziesz, nie znajdę. Ale tak, żeśmy znaleźli z 1/4, to by był sukces. Jej. O, chyba sztabkę złota widzę. Tak. Ale jazda. No nie, ale ten cały klimat, ta ogólna rozwałka na całym ekranie, to jest coś. Naprawdę, podoba mi się to. Dobra, idziemy tam powoli. O, ale ktoś trąbi, co za cham. Głupi. Właśnie, mamy binokulary. Tak zwane. Nie wiem, zawsze, mimo że to lornetka i że wiem, że to lornetka, to i tak to binokulary nazywam. Dobra, chyba jesteśmy czyści. Możemy nawet troszkę się, że tak powiem, podbiec. Gdzieś tam, na górze, o tam. Będzie coś, więc trzeba uważać. Dobra, sprzedajmy się jednak. Thompsona wyjmiemy. Omin patrole uliczne. No jasne. To nie aż takie trudne zadanie. Czy leci tam na górze ktoś jest, tak? Tam ktoś jest, czy to plakat jakiś? Ale chamski plakat, ja cię. Dobra. Gdzie, że mi się głos nagrywa. Nie, nie się nagrywa, będę musiał to powtarzać. Co prawda, ta gra jest taka, że tutaj nawet powtarza się fajnie. Zawsze jest ta sama frajda z rozwalania Niemców. I nie tylko. Ruskich też tu chyba rozwalamy. Czyli Ruscy chcą to przejąć. Wow. Co, jeszcze coś tu jest? Chyba nie. A muzyczka się włączyła, jakby ktoś tu jednak był. Zanim pójdziemy dalej. To co tutaj sprawdzimy, czy on nikt na dupie nie siedzi. Bez przesady, panowie, jakby to słyszycie. Czułość myszy mnie trochę nerwuje, mogę być większa. Nie wiem, czy to jest zamierzony jakiś realizm, że snajper nie... Wow! Skąd ty tutaj? Widzieliście? Skąd on się tu wziął? No nie wierzę, możemy zwłoki nosić. Czekajcie, możemy rzucać... Ja ci rzucę zwłoki. A. Co? Przytrzymuję spację. Ja pitole. Genialne. Dobra. Przy tym działku coś będzie siedział, mi się wydaje. Jak nie będzie siedział, to aż za dobrze by było. Czekajcie, tam coś widzimy. Tam gdzieś powinien być żołnierz. Tego Zeppelina to chyba nie ściągniemy. Karabinki. Znajdujemy. Amunicję znaczy. Dobra, tutaj na razie stąd nic nie widać, niestety. Musimy zejść niżej. I teraz powolutku idziemy dalej. O, i teraz chyba widzimy całą ulicę. Dobra. Połóżmy się. Tam gdzieś będzie snajper na budynku. Ja pamiętam tą miejsce mniej więcej. Nie, czekajcie, może najpierw lornetka. Tam mamy 5. Jakbym szybko strzelał i długo odpoczął, to bym... O, widzę snajpera. Widzicie? O, ale patrzcie, ta grawitacja. Głowa! Snajper, dobra, już mnie zaczynają szukać. Ja spowalniam drugi raz. Ale mam zeza.
Trafiłem, patrzcie, bez tego, bez pustych pus. Ear shot. Ej, shot. Ear. Bo chudę nie trafiłem. Patrzcie, ten się zaczął ściągać. Jaki desperat. Oj, chyba wiedzą, gdzie jestem. Obezwładnienie, wow. O, strzelają we mnie. Szybko się strzelili, no. Parcie, 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 towarzyszenie się. Wow. Patrzcie, jaki ma jest zasięg z tych karabinów marnych. Dobra, może czas trochę zmienić pozycję. Wow! Zdziałka, 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 cofać, cofać! O cholera. Ale gnojek. Tam kolejni, doparcie. Widzicie? Tam gdzieś skręcili w lewo. O, tam są. Czekajcie. Przepraszam, że teraz zdejmuję no-skillowo, ale trochę panika bierze jednak, jak oni tak blisko podchodzą. Dobra. Nie, ale batalistyka jest naprawdę piękna, piękna. No co to we mnie strzela? O, to tam ci we mnie strzelają. O, w ramię. Dobra, trzeba się przygotować na walkę w zwarciu. I tylko wejdzie. Dostanie takiego baniaka, że aż. Że aż zginie. Dobra. Nie no, dobra, chowa się ze słoną. Ładnie. Dobra, spadamy stąd. Jeszcze tylko trzeba tego ziomka Otamo zabić. Dobra, tyle było z twojego strzelania, ziomek. Dobra, chyba jesteśmy czyści względnie. Czy można przeskanować teren? Ale zabiliśmy chyba 5 czy tam 4. Zanim ktokolwiek się strapną, poczekajcie, herbaty się pił, by mi się tak pić zechciało od tego zabijania. Owocowa. Pyszka. Dobra, tam jest czysto. W ogóle przeszukajmy ten budynek jeszcze. Wątpię, żeśmy tu coś znaleźli. Ale może tu jakieś znajdźko? Toaleta. Nie, ale to sam ten fakt, biegają po tych budynkach zrujnowanych na wpół. Te wszędzie towarzyszące nam dźwięki wystrzałów, karabinów. Jakiś tam wybuchów granatów, to jest po prostu cudne. Możemy tutaj wejść? Nie, tutaj nie możemy, chyba. Przynajmniej średnio to widzę. Czekajcie. Czysto? Czysto. To mi się coś kojarzy właśnie, że jak to ulicę się oczyściło, to się miało spokój względny. Jeszcze te cegły, one przypominają mi wszędzie te znajdźkowe złota. Ale dobra. Tutaj załóżmy, że nic nie ma. Teraz naszym celem jest tamten budynek. Nie, nie, aż tak to nie. Dobra, i teraz skłócamy. Jacie. Widzicie, tamta dziura jest naszym celem. Czekajcie, rozejrzymy się. Z daleka nikogo nie widać, ale tam będzie kolejne starcie nasze.
mi pułapek na razie nie używam niestety. Granaty będziemy chyba mieli z czasem na miejsce min, więc będzie fajnie. Dobra, i teraz cichutko. Wspinamy się. Tutaj będzie chyba coś do zlikwidowania. A, zbierz ładunki wybuchowe. Da się czy to zbierać specjalnie, czy wystarczyło podejść? Widzicie, koleś tam jest przelotnie. Idziemy go unieszkodliwić. Patrzcie, patrzcie się, pajac. Według mnie, za zabicie po cichu powinno być pytę punktów, a nie tu daje nam zaledwie ile tam punktów? 10? Za zabicie po cichu? Czy to trzeba podejść? Nacisnąć spację? To jest skomplikowana czynność. Chociaż może na taką nie wygląda. Dobra. Idziemy dalej. Nie wiem, czemu tędy zszedłem, ale załóżmy, że to dobry wybór. Aha, zły wybór. No jasne, że zły wybór. Nie, ja chciałem zobaczyć, czy to jakieś inne jest zejście, bo zazwyczaj to ja schodzę o ten DO. I możemy jeszcze posnajpić chwilę. O, tam stoi jeden ziomek. Fajnie, byśmy go mogli zdjąć z tego. Z pistoleta. Gdzie? Gdzie? LOL! Ale nas zauważyli. Jak oni mnie zauważyli, no to nie wiem. O, tam jest. Dobranoc. Granat? Gdzie? Wow. Aż spadłem. Dobra, chciałem to zrobić po cichu, oczywiście. No nie wiem, jak on mnie zauważył w ogóle w tym oknie. Tam nic nie ma, nie. Oj, tam na drugi biegają. Tam gdzieś pobiegł. A tu jeszcze drugi snajper gdzieś siedzi na dachu. Ja to dobrze pamiętam, nie myślcie sobie. Wow, o tam, widzicie? Z góry nas. O, widzicie? Tam. Wow! Ale gnój! Dobra, teraz zrobimy to po cichu. To jest 10 sztabek aż. Oj, znów od punktu kontrolnego. Dobra, dobra, ja mam dzisiaj czas. Pierwszy dzień, w którym mogę grać bezproblemowo. Gdzie my kuźwa jesteśmy? Aha! Dobra, rozumiem. Dobra, zostawimy szybko pułapkę. Gratulacje. Ciekawe, czy oni pójdą od razu na lewo? Czy pójdą na mnie? To mnie ciekawi, czy to będzie takie durne, że... Ale uważnie się rozglądać, no ale co z to, że... O, idiota. Kurczę. Czemu nie może mnie wczytać, jak biłem tego przeortnie ziomka? To bym w ogóle inaczej postąpił trochę. Cwaniaczku. Dobra. Bardzo nie wiem, gdzie oni są, ale wiem, że przed chwilą mnie podszedł jeden, więc... O, cholera. Więc szybko rozstawiamy. O, granat podnieśliśmy. Stay... O, jacie. Te
Ula Pole z Team Fortressa. Ale po co za zasłoną? Chodźcie tu. Nie mamy złych zamiarów. Możemy ponegocjować. O, chyba przestali nas widzieć, bo muzyczka ucichła. Szukamy zwłoki. Do Colta troszkę amunicji. Tutaj mamy skrzynię. A, to chyba ten granat znaleźliśmy cały. Dobra, więc zrobimy tak, że... O, widzicie, tam jest dwóch. Zdejmiemy jednego i pewnie drugi dzień nas przybiegnie. Ja cię, ale mu się dziura zrobiła, widzieliście to? Tak, 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 tak. Tak! O, ale nie przybliżyli, jak mu ucho przebijało. Taki piercing w bobru. Dobra, nie wiem, czy nasza mina pułapka... Nie, dobra, nasza mina pułapka nas nie zabija, to jest plus. To się ceni. Jak szacunek ziomków z dzielni. Dobra. Ależ nie, no to czekajcie, da się gdzieś ustawić czułość myszki? Często, to tak. Sterowanie. Klawiatura i mysz. A, płynność ruchu myszy, chyba to nacisnąłem i to... Chyba przez to tak mi... Zbyt płynnie było. Wow, no jasne. Teraz możemy snajpić. Gdzieś tu są jeszcze. Zabawniejsze, ja ich nie widzę, ale oni mnie widzą. Cześć, zaraz ich znajdziemy. Dobra, od biedy mam inny plan. Wyciągamy się. I po polsku strzelimy w bańkę. Ogólnie te DLC mnie bardzo ciekawi. Będziemy mieli szansę spotkać i zawalczyć właśnie z Hitlerem. Hohohoho, jakie to było soczyste. Patrzcie, jak się złożył. Widzieliście? Takiego zrobił Jodina. Tak, i do tyłu. Co to jest? A to jest inny karabin. A ja chcę pepeszkę tą moją. Czy to nie jest pepeszka, ale to jest taki... taki SMG, self machine gun. Taki półautomat. Oho. Ej. Nie, 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 nie mogę teraz do niej napisać, bo nie chcę wam, bo nie chcę wam tu spamić. Czekajcie, co tutaj ten pan ma? Aha, karabin, amunicja. Opa. Dobra, czysta, czysta, wyjdź. Odmaszerować. Ja dalej nie pamiętam, jak on się nazywa, ten nasz ziomek. Cholerka. A zdobyliśmy chyba... A, mam dwa miejsca, gdzie możemy teraz podłożyć ładunki. Pierwsze miejsce to jest to. Możemy w dwóch miejscach położyć? Tak, musimy nawet w dwóch. W demo wystarczało jedno i to chyba te drugie. Dobra, zaraz tam to zdejmiemy. I potem się gdzieś wycofamy. Znaczy, zauważył nas, jak strzelam pod takim kątem, to ja nie wiem, co ja zrobię. Bania! A tu drugi siedzi. Ale ten jego kolega musi się wystraszyć.
Cicho i skutecznie. No dokładnie, też tak uważam. Leba. Jest fizyka innego. Czy ktoś go widzi? Nie, nikt nie widzi, jestem za bardzo. O, skład się! BOOM! Ho, jaka sieka! Ja bym chciał strzelić dla ciebie ziomka tak z góry, żeby mu przebiło przez ten rdzeń cały czaszkowy, a później żeby jeszcze poszło w dół ciała i rozbiło dajmy na tą miednicę, ale to by było czadowe. Dobra. Tutaj z Thompsonkiem pobiegamy. Poprzeszukujemy, co trzeba. Może jakąś bryłkę znajdziemy złota. O, coś znajdujemy tutaj. Pełny zapas amunicji, aha. Jesteśmy napakowani, jeżeli chodzi o ammo. Teraz wyjdziemy sobie wyżej troszkę. Ale cienie ładne. To jest zaleta dużych detali, bardzo fajna. Ogólnie dzięki właśnie temu, że niedawno, znaczy niedawno już jakiś czas temu w sumie, nabyłem nowy komputer. To dzięki temu mogę sobie właśnie pozwolić. A on żyje jeszcze. Teraz w teorii nas porzucamy. Kontakt. Szmato. A ci tam kontakt. Snajper jestem, a nie kontakt. Co jesteś kontakt? Nie wiem, skąd oni wyłażą czasami. Oni nawet mogą teraz bardzo łatwo podejść jakoś. Więc dlatego założymy tutaj. O nie to. Założymy tutaj minę pułapkę. O, na tych schodach. Jak będzie jakaś ofiara, to my się o tym dowiemy. Nie, ja nie chcę, co ja podniosłem. Chcę Thompsona. Zaraz, tu gdzieś będzie snajper. Patrzcie, butelka. I snajper. To jest butelka? Woda ognista. Ci wiem. Patrzcie, ten snajper nam się tam skitrał. Czy nie ma? Tam są schody w dół, ale my idziemy w górę ciągle. Czy nie wiem, czy my idziemy w górę, bo my musimy jeszcze jeden ładunek podłożyć. Dude, lol, w ogóle co to było? Możemy tak? O, nie, dobra, przeżyliśmy, a to było głupie. Tak nie można robić chyba. Dobra, podłóżmy jeszcze jedną bombę. Ale orient. Nie, to właśnie taki powinien być raz. Żołnierze to nie są jacyś komendosi, którzy zobaczą, wyczują ruch i już są na baczności, stoją. Dobra. Butelkę znaleźliśmy, chyba to była jedyna w tej mapie. Nie, jeszcze jedna gdzieś jest. Ale to mnie cieszy. Przeszukajmy troszkę tej okolice. Teraz jesteśmy chyba bezpieczni względnie. Dopóki nie przyjedzie tu ten konwój. Ale konwój możemy zostawić, kiedy chcemy. Tak, full realizm. Aj, cholera, znowu wzięliśmy zamiast Thompsona. Jakieś inne gówno. Czekajcie, muszę się zmienić. O, dobra. Co my tu jeszcze mamy? O, tutaj jakiś domek jest. Może tutaj pewnie będzie ta sztabka. Też stawiam. Że ja jej pewnie nie znajdę.
Ja też będzie. O! A jednak. Tam strzelają, a tam to nawet nie byliśmy, ale nie ma sensu czytać się pałętać po obrzeżach mapy. Oczywiście na każdej mapie znajdowali przynajmniej 3 sztabki, by było fajnie, na 10. Taka 1/3, to by było... Wow! Ale poniszczone. Dobra, schodzimy. Tam jest czyściutko. Już tutaj... Tutaj chyba będziemy uciekać po tym strzale naszym. Ale zajdźmy. Też takie pozycje snajperskie. Ta gra, nie powiem, że była zła, ale to takie dziwne trochę, że tak nagle w tych gruzach 15 miejsc snajperskich, stąd genialnie będzie się ściągał kreś. Znaczy mi to pasuje. Nie żebym się czepiał tego, czy coś. Po prostu takie śmiesznie. Spacja. Dobra, i teraz ten konwój będzie jechał. Przyspieszmy trochę. Tam jest punkt obserwacyjny. Teraz dopiero powinniśmy tu swoją drogą iść, ale dobra. Przecież to przeżyjemy. No i impreza z typa. O! On tu jeszcze jest, zapomniałem o nim. Tam jest. Nie, nas jakiś inny snajper nie będzie tutaj lał. Bo to zaraz musimy zdjąć. Serducha bije, co prawda. Ja zapomniałem kompletnie o nim. O! Czołga się. Czołga się. Dobra. Mamo, nie wiedziałem, że tu jakiś inny snajper dominował. Podobno do tego, do tej serii, oprócz kooperacji, która też widziałem na YouTubie, jest jeszcze jakiś multi, albo przynajmniej będzie multi, nie wiem czy jest, czy będzie, naprawdę nie wiem, ale jeżeli będzie jakiś multi do tego i jakoś uda się dla twórców połączyć tak, żeby nie było problemów z używaniem tych wszystkich przeróżnych strzałów, wystrzałów i tak dalej, to by było naprawdę genialna sprawa. To by była genialna sprawa. Dobra, i teraz musimy dobrze to rozegrać. Mamy 2 ładunki. Koleś będzie w trzecim samochodzie, coś w tym stylu. Będzie w takiej otwieranej ciężarówce, któryś z tych dwóch bodajże. Oho. Dobra, czytamy, aż będę przyjeżdżać obok tego. To nie ten? To nie ten? Dobra. No, rozpierdziel, prosto. Zmiotliśmy ich. Była kompletna dewastacja. Teraz musimy chyba podejść do... O kurna, czołgi nas wyjechali. A czołg trzeba też rozwalić się da. Trzeba w jakiś guziczek strzelić w tym czołgu. Ale zaczęli nas ostrzeliwiwać. Zacznijmy od tego kolesia. No co jest? Jaki gnój. O, coś tak działo mi chodziło. On się też schylił fajnie. I o, nos żar rozbite. Dobra, gdzieś tutaj kolejni są. I baniaczek. Żarcik kosmonaucik.
Ależ to jest genialne. Wow! Czołg, czołg. Gdzie on jest? A widzę, gdzie on jest. Dobra, może zejdźmy z tej pozycji. Ona jest taka... Wow! Patrzcie, patrzcie, zaraz zginiemy. Połóżmy się. Udałem się ich jakoś zaskoczyć. Że ataka? No skąd oni od razu wiedzą, gdzie... Dobra, trzeba biegać, 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 biegać. Dobra, jesteśmy bezpieczni, względnie. Dobra, mamy, mamy. Trzeba teraz trafić w to, trzeba się uspokoić. Dobra. Strzelać bez rozkazu! Dobra, za chwilę będę miał to. To ten ci pewnie osiągnięcie jakieś. Słuchajcie, nie żyłem tam jakieś... Aha, tutaj nas pewnie zaraz od tyłu wezmą, tak? Wow. Oni są gdzieś naprawdę blisko. Są. Szybko, szybko, szybko. Nie ma tak dobrze. Dobra, możemy się położyć. Jak z płucami. Niestety nam tętno bije szalone. 37 minut, ale jak mi to dużo idzie. Ale lubię się skupiać na zabijaniu. Jest! 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 Zbiornik paliwa. Dobra. Teraz trzeba się stąd zmywać. Gol! A to fragment czaszki. Odczepiający się od... Od wszystkich osób genialne. Dobra. Czas lecieć. Naprawdę już dużo trwa. Nie wiem, czy to każdemu tak dużo zajmuje ta pierwsza misja. Ja po prostu jestem takim powolnym, spokojnym człowiekiem. Cholera! Gnoju. Gdzie drugi? No co to? Trzy strzały ze snajperki przeżył? Okres, dziwko! Dobra. Idziemy. Coś tutaj ten miał pan? Nie miał. Znaczy miał amunicję. O! Tego pana musieliśmy przeszukać, teraz spadamy stąd. On tu gdzieś jest. Ach. Słuszna uwaga. Szczególnie, że właśnie opuściłem mapę gry. Tak, odblokowaliśmy trzy nowe rzeczy. Szybko to zobaczymy, co dalej będzie. Kompleks Metalwork. Tej misji już nie widziałem. Neutralize the three remaining targets. Blow the whole place sky high and head for home. Simple.
Łatwizna. Aha, tutaj mamy. Zaczynamy tutaj. I to jest jakiś kompleks, który musimy. No jasne. Nowej snajperki nie odblokowaliśmy, z tego co widzę, żadnej. Zajedziemy z karabinera, ono nie jest złe. Thompson albo MP40, jakiś taki śmieszny SMG. I co tutaj? Mamy nowy pistolet, tak? L908. Szybkostrzelność. Stumiciem. Może weźmiemy ten stumiciem. Dobra, na razie ten stumiciem. Mam granaty, miny lądowe niepotrzebne, są dynamity też nie, o taką weźmiemy. Ale to już w kolejnym odcinku. Ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Było naprawdę zacnie. Podheadshotowaliśmy. Pozabijaliśmy, troszkę fejli było, długo to zajęło, ale mam nadzieję, że dobrze się bawiliście ze mną. Ja wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się ciepło i hej!